23 sierpnia wspominamy świętego Filipa Benicjusza, prezbitera. Benicjusz urodził się 15 sierpnia 1233 roku we Florencji. Ukończywszy studia filozoficzne i lekarskie, wstąpił w roku 1254 do zakonu serwitów, gdzie 5 lat później otrzymał święcenia kapłańskie. W 1267 roku został generalnym przełożonym. Przyczynił się do wzmocnienia i rozszerzenia zakonu, a także jego utrzymania pomimo zakazu Soboru Liońskiego. Założył także żeńską gałąź zakonu, Zgromadzenie Sióstr Serwitek. Wiele podróżował jako kaznodzieja i wizytator swego zakonu. Zjeździł Italię, był we Francji i Niemczech. W 1271 roku wysunięto jego kandydaturę na stolicę Piotrową. Zmarł w opinii świętości 23 sierpnia 1285 roku w Todi, w Umbrii. Jego życie, pełne uczynków miłości, okazywanej zwłaszcza biednym i chorym, znamy dobrze dzięki pismom Piotra z Todi, jego następcy na urzędzie generalskim. Mimo to beatyfikowano go dopiero w roku 1516, a kanonizowano w roku 1671. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Filipa Benicjusza na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.